Panie Januszu, proszę powiedzieć, jak wrażenia po tej premierze filmu Dekada Geksy? Bardzo dobre, fajny film pokazujący takie 10 lat fantastycznego klubu, jakim jest GKS Katowice. Zastanawiałem się, jak to się stało, że nie został ten zespół mistrzem Polski, ten klub, ale może za bardzo chcieli, za bardzo prowadzili się mistrzem. Dla mnie to podróż sentymentalna, bo w 1985 roku zacząłem pracę w przeglądzie sportowym. Tak jak ten film pokazuje tą dekadę, więc to jest fantastyczna sprawa. Często jeździłem na GKS Katowice jako reporter przeglądu. W GKS-ie tego nigdy nie zapomnę, zrobiłem wywiad z Zinedinem Zidanem po meczu właśnie w 1994 roku. Nawet nie wiedziałem, że będzie mistrzem świata za 4 lata. Robiłem ten wywiad do przeglądu i nawet dałem taki tytuł, nowy Platini, coś takiego. Koledzy w przeglądzie powiedzieli, no tak, no Platini akurat. No ale okazało się, że to ja miałem rację. Wyglądał wtedy na boisku już bardzo dobrze, chociaż w takich kontaktach wparowałem do szatni w ogóle. To były jeszcze czasy, gdzie dziennikarz mógł wejść do szatni, nie było tam tych wszystkich... Stref mieszanych. Stref mieszanych, niemieszanych, jakichś takich ludzi, którzy tam blokują miejsce. No i Zidane był taki speszony, wystraszony, no ale na boisku pokazywał się, że będzie wielkim piłkarzem, także jak nie kochać Geksy, jak nie kochać tamtych czasów. Cóż, bardzo fajny film też pod względem takim, powiedziałbym, już merytorycznym. Fajne ujęcia, fajne kadry, dobry pomysł, realizacja, odkrycie filmu. Oczywiście Henryk Haier-Górnik, fantastyczne opowieści. No, nie spodziewałem się, że to tak wróci do mnie, bo mógłbym opowiadać bez końca. Mecz z Bordeaux na przykład, przyjeżdża ekipa Canal Plus Francja, która robiła ten mecz dla telewizji francuskiej, no więc dzwonią do mnie, ja znam francuski i mówię, czy mógłbyś pomóc. Tak, spotkaliśmy się na kawie, opowiedziałem o GKS-ie, ale mówię, słuchajcie, uważajcie na nazwiska. No dobra, jak się czyta Jojko? Jojko. Strojek? Strojek. No więc jest mecz, ja siedzę za nimi, nagle słyszę, komentator mówi, Strożek, Żoszko. To chyba silniejsze było. Tak, ja po meczu mówię, dlaczego tak mówisz? Przecież ci tłumaczyłem, a kogo to obchodzi? Wysłuchaj, ale twoi rodzice są Polakami, bo rzeczywiście to był dziennikarz, którego rodzice pochodzili z Polski. We Francji to jest wszystko jedno, więc te mecze, byłem też na wyjeździe, też tym strasznym samolotem cargo w tak, Lizbonie. Tak, byłem na... faktycznie ten samolot przypominam to dzisiaj, tak jakbyśmy jechali na jakiś desant. Oczywiście prezes Dziurowicz umiał to zorganizować. No, wspaniałe wspomnienia, dla mnie mówię osobiste, a dla kibiców Geksy taki powrót do przeszłości, obowiązujący GKS Katowice i też kibiców, do tego, by wrócić na te ligowe polskie, do ligowej polskiej elity. Ja pamiętam, jak transmitowaliśmy mecze pierwszej ligi z Geksą w Orange Sport, to Geksa miała największą oglądalność, to nie ma dwóch zdań. Ludzie chcą Geksy i ja powiem szczerze, że w Ekstraklasie, jeśli kogoś mi brakuje, wiadomo, że mogły być wielkie drużyny z Łodzi, Polonia, Warszawa, ale jaka jest Katowice, tak, zdecydowanie. To miłe, mam nadzieję, że te wszystkie życzenia, które tutaj padały w dniu tej premiery, się spełnią i wkrótce Geksa wróci do tej Ekstraklasy. Mam nadzieję, że pojawi się pan na jakimś meczu i będzie dopingował GKS Katowice. Absolutnie tak, chociaż jak już tak Geksa do tej Ekstraklasy wchodziła, to było rok czy dwa lata temu, kilka razy byłem i Geksa nie przegrała. Trener Brzęczek mówi, ale nam szczęście przynosi. Ja mówię, no mogę jeszcze przyjechać, tylko awansuj. No i niestety nic z tego nie wyszło, ale myślę, że Geksa jest skazana. Przynajmniej na Ekstraklasę, na taką polską futbolową wielkość, więc trzeba by to zrobiła, bo wspomnieniami można żyć dziś, jutro, ale trzeba coś tam zrobić dla teraźniejszości. Mam nadzieję, że i tym razem okaże się, że pana nos nie zawiódł, tak jak przy okazji Zinedine Zidana. A ja dziękuję bardzo za ten wywiad. Dziękuję bardzo.